i przedłużasz naszą radość w święto pierwszego męczennika Szczepana, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Teraz przygotowujemy owies. Oczywiście wszyscy, którzy przynieśli go ze sobą. Poczekam, aż rozwiążecie zawiniątka. Dobrze. Czytamy w Ewangelii świętego Łukasza, że Maryja porodziła Jezusa w grocie, w której betlejemscy pasterze pilnowali swoich stad i złożyła go w żłobie. Z okazji świąt Narodzenia Pańskiego przygotowujemy w naszych domach i kościołach szopki, w których obok jezusowego żłóbka znajdują się figury wołu i osła. Swoim przyjściem Jezus uświęcił cały świat stworzony przez Boga, a więc także ludzką pracę, w której tak często zwierzęta służą, towarzyszą człowiekowi i żywią się z plonów ziemi zebranych przez człowieka. Dzisiaj, w dniu świętego Szczepana, pierwszego męczennika, zgodnie z dawnym zwyczajem, błogosławimy owies, aby służył zwierzętom domowym za pokarm i lekarstwo i aby zostało zasiane na wiosnę jako zapowiedź obfitego plonu. Boże, Ojcze Wszechmogący, Ty stworzyłeś niebo i ziemię, Ty stworzyłeś zwierzęta, by pomagały nam w pracy i w zaspokajaniu życiowych potrzeb. Ty obdarzyłeś człowieka władzą nad dziełami rąk swoich i wszystko złożyłeś pod jego stopy, owce i bydło wszelakie, ptaki powietrzne i ryby morskie. Za wstawiennictwem świętego Szczepana, pierwszego męczennika, pokornie Cię prosimy. Pobłogosław ten owies, aby służył zwierzętom za pokarm i lekarstwo. Niech podawany w chorobie przywróci zdrowie, zasiany na polach przyniesie plon stokrotny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zostawiam sobie na najbliższą niedzielę, za tydzień sumarycznie. Natomiast chciałbym poinformować, że w przyszłą niedzielę będziemy przeżywać uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi, zarazem Światowy Dzień Pokoju. To także pierwsza niedziela miesiąca stycznia po mszy świętej o godzinie 8:00, zmiana tajemnic różańcowych.
31 grudnia zapraszam na nabożeństwo z uroczystym Tedeum kończące i podsumowujące rok Pański 2022, nabożeństwo o godzinie 17. Polecam i zachęcam serdecznie do sięgnięcia po tygodniki Niedziela i Gość Niedzielny, które są rozprowadzane przed Kościołem, pełne ciekawych tytułów, między innymi związanych ze świętami Bożego Narodzenia, z tradycją, wyjaśniające istotę Bożego Narodzenia i znaczenie wielu znaków, które tradycja ukształtowała, a związane są właśnie z tym zbawczym wydarzeniem. Dziękuję serdecznie, ten jeden na razie mały wyjątek, dziękuję serdecznie rodzinom, które przygotowały Kościół na dzisiaj, na święta, rodzinom z Zamkwiejowa, drugiej grupie, Bóg zapłać za złożoną ofiarę na kwiaty. Natomiast na piątek zapraszam, proszę o wysprzątanie świątyni kolejną grupę rodzin z Zamkwiejowa jako przygotowanie do świąt, do święta, do uroczystości niedzieli zbliżającej się. A intencje mszalne w tym tygodniu, który się rozpoczyna, będą uprawiane w następującym porządku. Jutro o godzinie 8:00 msza święta, intencja własna. W środę o 17:00 w intencji zmarłej Janinę Sabat, zamówiona przez rodzinę państwa Gawlików z Kębułowa. W czwartek w intencji zmarłego Stanisława Cebuli, zamówiona przez rodzinę państwa Smyglów. W piątek w intencji zmarłego Józefa Zasowskiego, zamówiona przez sąsiadów. W sobotę na zakończenie roku modlitwą obejmę całą wspólnotę parafialną. 1 stycznia o godzinie 8:00 msza święta w intencji zmarłych Mieczysława Wrażyn i Marii Kozik. Natomiast o 10:30 w intencji zmarłych Janiny Partyka w 10. rocznicę śmierci i Stanisława Partyki. Drugi dzień świętowania. Mam taką serdeczną prośbę. Już nie przepytuję was, tak jak na pierwszej mszy świętej, gdzie trzeba było paluszek podnieść do góry. Już daruję wam. Moi kochani, taka są realia, że czas świętowania ma swój kres, potem przychodzi codzienność. A więc praca zawodowa. Myślę, że już nie jedna osoba z samego rana na samą myśl, nie dając się obronić przed nimi, otrząsnęła się myśląc o pracy. Więc nie myślcie dzisiaj o tej pracy. Każdy dzień ma swoją biedę. Przyjdzie jutro, pomyślicie jutro, a dzisiaj cieszcie się sobą w drugim dniu świętowania i na to postawcie akcent przede wszystkim. I tej radości w drugim dniu świętecznym życzę wam jak najwięcej. A teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Dzieciuteczko tam na ziemi cicho śpi. A Maryi z oczu płyną sześć rodzy.